No dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 13 do 19 września 2021 roku. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, a resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy, kochani, proszę Was, zajrzyjcie do opisu pod filmem. Znajdziecie tam kilka ważnych informacji na mój temat. Zapraszam Was do zapoznania się po prostu z tymi informacjami. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Jeśli Wam się tu podoba, zasubskrybujcie kanał. No i zostańcie z nami na dłużej. Dobra, lecimy. Wodniki, Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć? A na co warto by było uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse, no i rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. Pięknie. Miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Cudnie. Dobra, wodniki, to co? Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. No tak, no właśnie ta miłość. Czwórka buław, kochani. No może nie dosłownie miłość, no ale jakby nie patrzeć też częściowo. Czwórka buław, świętowanie, celebrowanie każdej chwili. Dla niektórych z Was to może być, nie wiem, jakieś weselicho się szykuje, bądź jakieś spotkanie rodzinne, świętowanie, tak? Opijanie jakiegoś sukcesu, tak? Radowanie się z najbliższymi. Dla niektórych z Was kupno domu, albo jakaś taka stabilizacja, za mąż pójście, oświadczyny. Kochani, właśnie to jest ta energia miłości, cieszenia się sobą, z partnerem, partnerką, bądź jeśli nie macie, z rodziną, z przyjaciółmi. To jest energia satysfakcji, szczęścia, celebracji, spełnionych marzeń, sukcesów, tak? Kochani, naprawdę piękna, piękna energia. Dobra, zobaczmy w takim razie, co miłego się może wydarzyć. No, gwiazda, Wasza energia, kochani, jakieś spełnione nadzieje, spełnione marzenia, uleczenie jakiejś sytuacji, zostanie gwiazdą w swoim życiu, rozpoznanie przez kogoś, tak? Także wow, wodniki, wow. Zobaczmy tą gwiazdę. Cesarz. Z pentakli. Księżyc. Piątka pentakli. Boże, cesarzowa, co ja gadam. Sprawiedliwość i kochankowie. Kochani, wiecie, co Wam powiem? Powiem Wam tak, moi drodzy, jeżeli czekacie tutaj na jakąś rozprawę sądową bądź wynik jakiejś rozprawy, kochani, czekacie na zwrot kosztów, w której byliście pokrzywdzeni, ewidentnie, tak? Mamy tutaj tą energię smutku, braku, poczucia takiego właśnie niewystarczania. Mam wrażenie, kochani, że tu Wy jesteście pokrzywdzeni i czekacie na albo zwrot jakichś kosztów, albo na jakieś zadośćuczynienie, a propos właśnie sprawy sądowej, bądź jakiegoś takiego rozwiązania jakiejś sytuacji takiej prawnej dla Was, tak? I kochani, mam wrażenie, że w ostatnim momencie, tak, w tym tygodniu wyjdą jakieś ukryte informacje, które blokowały Was przed pójściem naprzód, przed osiągnięciem jakiegoś tego swojego sukcesu, tak? I kochani, te informacje naświetlą tutaj tą sytuację całą i pozwolą ją zakończyć. Pozwolą Wam osiągnąć sukces, pozwolą Wam wygrać, że tak powiem, tak? Mamy tutaj cesarza, czyli
energię dobrobytu, wygranej, sukcesu, no i as początek, początek nowej przygody, tak? Początek nowego, stabilnego życia, właśnie początek jakiegoś, jakiejś satysfakcji materialnej. Także kochani, jeżeli tu czekacie na jakieś nagrodę, na wynagrodzenie jakiegoś zadośćuczynienie, czy cokolwiek, jakąś sprawę sądową, kochani, no to mówię, wyjdą jakieś po cichaczem jakieś informacje, które naświetlą tę sytuację i pozwolą Wam po prostu tutaj wygrać to. No stąd ta czwórka buław, czyli satysfakcja, radowanie się, cieszenie się tym sukcesem. Kochani, jeżeli nie chodzi o sprawy sądowe, jeżeli nie chodzi o sprawy takie właśnie typowo sądowe, mam wrażenie, moi drodzy, że macie ukryty jakiś plan na siebie. Być może plan na założenie jakiejś firmy, a już na pewno na zainwestowanie w coś konkretnego. Mam wrażenie, że kochani, macie tutaj ochotę założyć albo jakąś swoją działalność, zbudować coś własnego. Troszeczkę boicie się strat pieniężnych, troszeczkę boicie się niewypału, ale jednocześnie macie nadzieję, że wiecie, że to wypali. Kochani, wygląda na to, że pomimo jakichś lęków waszych wewnętrznych, możecie w tym tygodniu podpisywać jakieś papiery i po prostu urzędowo już załatwiać te sprawy, tak? Na razie w tajemnicy przed innymi, ale mam wrażenie, że ta tajemnica potrwa do momentu właśnie podpisania tych papierów. I w momencie, kiedy już będziecie mieć wszystko legalnie, wszystko, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik, dopiero ogłosicie światu swój sukces, na który czekaliście i będziecie mogli podzielić się z tym, tą informacją z najbliższymi, tak? Więc pięknie. Powiem Wam, kochani, jeszcze taką sprawę a propos miłości. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to pod osłoną nocy będziecie mieli niespodziankę, której kompletnie się nie spodziewacie. To może być typowo zamieszkaj ze mną, wyjdź za mnie, zostań moją żoną, chcę z Tobą coś więcej, tak? Także, kochani, szczególnie w nocy. Także kolacja przy świecach, wyjście na jakiś romantyczny spacer, czy noc pod gwiazdami. Może teraz już się zimno zaczyna robić, ale kochani, coś takiego się dla Was szykuje. Coś wieczorową porą i mam wrażenie, że partner po prostu poprosi Was o no, coś więcej. Może Wy zechcecie tutaj poprosić o swoją partnerkę o coś więcej. Kochani, jeśli tak, do boju! A dla moich singli, oj, szczególnie jeśli wieczorową porą gdzieś się wybieracie, na spacer, na spotkanie ze znajomymi, na jakąś imprezkę, na drinka, na cokolwiek, też miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ gwiazdka z nieba może spaść w postaci naprawdę idealnego partnera, partnerki, kogoś z kim, no, możecie zbudować fajną, stabilną przyszłość. Wow, dobra, na co uważać w takim razie, wodniki? Piątka mieczy, no właśnie, uważajcie, żeby te lęki nie zbiły Was z tropu, to po pierwsze. Bo mam wrażenie, że tutaj jest dużo takich obaw a propos Waszej przyszłości, a propos rozwiązania pewnych spraw i te lęki mogą Was blokować przed pójściem naprzód. Tak samo, kochani, jeżeli macie coś na przykład takiego w sobie, no ogólnie w życiu, że o coś walczycie za wszelką cenę, nie wiem, coś chcecie dopiąć koniecznie, ale czujecie, że to nie jest korzystne dla Was i dla innych, że po prostu kiedyś podjęliście jakąś decyzję i walczycie dalej o to po trupach do celu, choćby nie wiadomo, co się działo, no to może warto tutaj coś przewartościować, co? Czy od co, to, o co walczycie, jest warte, nie wiem, ofiar, zachodu, waszych stresów, waszych jakichś tam lęków i jakichś tam przykrości, z którymi możecie się spotykać, tak? Piątka mieczy jest dla mnie czasem też taką kartą mówiącą o ostrej wymianie zdań, o kłótniach. Kochani, jeżeli coś Wam nie posoba, Boże, przepraszam Was, jeżeli coś Wam tam gdzieś nie pasuje u kogoś, ktoś się nie zgadza z Waszym zdaniem, to nic. Ma do tego prawo. I tak samo Wy macie prawo nie zgadzać się z kimś. Więc nie drążcie niepotrzebnie, nie powodujcie niepotrzebnych kłótni, trzymajcie troszeczkę język za zębami, tak? Tak starajcie się odpuścić wtedy, kiedy po prostu nie jest to konieczne, tak? Dobra, no to zobaczmy, co w miłości. No, mamy tego cesarza, kochani, także ewidentnie, kochani, zbliża się dla Was być może jakiś baran, być może macie do czynienia z baranem, jeżeli jesteście w stałej relacji, ale niesformalizowanej, kochani, no, szykuje się po prostu wejście na wyższy etap. Jeżeli jesteście singlami, no, zdecydowanie taki cesarz zmierza Waszą stronę. Zobaczmy tego naszego cesarza. Rydwan. Wow, królowa pentakli.
Wisielec. Świat. Wow, no kochani, czas z takiego zastoju się chyba kończy. Kończy się dla Was jakiś etap jeden, który był takim trochę właśnie wisielczym etapem, ale jakby nie patrzeć ważnym, mam wrażenie. No i ruszacie naprzód, ruszacie, kochani, naprzód. Mówię, mamy tego cesarza, więc jeżeli jesteście w związku, który jest jeszcze niesformalizowany, zdecydowanie jakiś etap stagnacji się, kochani, kończy. Jakiś jeden etap między Wami się kończy i rozpoczyna się nowy, z grubej rury, bardziej konkretny. Być może zamieszkanie razem, być może zaręczyny, być może małżeństwo, być może zdecydujecie się na dzieci, być może na jakąś przeprowadzkę, wprowadzenie się do siebie. Powiem Wam tak, kochani, możesz szykować jakiś wyjazd, na dłużej bądź na krócej, to może być wyjazd taki rekreacyjny i tam usłyszycie magiczne słowo, więc spodziewajcie się tutaj po prostu wejścia na wyższy etap tego związku, tak? Możecie mieć do czynienia z rakiem, z kimś z trygonu ziemi, byk panna koziorożec, tak? No mówię, ale coś się kończy, coś nowego się zaczyna. Moi drodzy, jeżeli jesteście w stałych związkach, takich sformalizowanych, że już długo jesteście razem, moi drodzy, możecie się tutaj zdecydować na coś nowego w swoim życiu, właśnie na jakiś wyjazd dłuższy, na przykład, nie wiem, gdzieś za granicę, albo, nie wiem, objezdówkę dookoła świata, bądź po prostu zmianę miejsca zamieszkania. Może chcecie zainwestować w nowy dom, może chcecie wyjechać za granicę, może chcecie po prostu przeprowadzić albo zmienić jakąś lokalizację. Mam wrażenie, że kochani, też długo się na tym zastanawialiście. To był taki okres ostatnio u Was rozmyślań, czy to jest dobra decyzja, czy stać na Was na to, czy to właśnie tego chcecie. I kochani, decyzje zostaną podjęte, tak? Coś tutaj odpuścicie. Coś się zmienia u Was. Także mówię, dla niektórych z Was to może być wyjazd całkowicie za granicę. Dla niektórych z Was to może być po prostu jakaś wycieczka, podróż, upragniona, taka wymarzona. A dla niektórych z Was to będzie po prostu jakieś kupno domu, przeprowadzka do innego miejsca, gdzie gdzieś tam widzicie swoją przyszłość i tą swoją stabilizację. No a dla moich singli, no kochani, zdecydowanie jeśli wybieracie się w jakąś wycieczkę, to miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ tam spotkacie kogoś, kto działa na takich samych zasadach jak Wy i kto jest naprawdę bardzo kompatybilny w stosunku do Was, myśli przyszłościowo, chce stabilizacji, chce czegoś konkretnego, chce pokonać z Wami wszelkie trudności i osiągnąć jakiś sukces, chce stabilizacji, chce rodziny, chce małżeństwa, chce wzrostu razem, tak? Także, kochani, jakiś etap się dla Was skończy, bądź mówię, szczególnie jeśli wybieracie się za granicę, no to tutaj możecie kogoś takiego spotkać po prostu, tak? Będzie koniec zawieszenia. Wydaje mi się, że z tym wisielcem też ta osoba może być całkowicie inna niż taka przeciętna osoba, z którą się spotykaliście, z którą randkowaliście, tak? Z którymi byliście w związku. Także będzie to też wymagało od Was trochę spojrzenia z innej perspektywy na tą osobę, ponieważ możecie mieć inne oczekiwania a propos swojego partnera, partnerki, a inna osoba się pojawi, tak? Co nie znaczy, że gorsza, wręcz mam wrażenie, że będzie o wiele, wiele lepsza i będzie dużo, że tak powiem, przewyższać Wasze takie oczekiwania czy standardy, tak? No ale to będzie wymagać od Was po prostu spojrzenia z innej perspektywy. No ale kochani, no mamy tutaj rozwój, mamy wzrost, mamy budowanie stabilnej, fajnej przyszłości, tak? Mamy osobę gotową na coś takiego. Więc tu nie ma co się zastanawiać, tu trzeba działać. Trzeba wybrać drogę miłości. Tak jest. Ona powiedzie Was ku lepszemu. Ku lepszemu. Wow. Dobra, moi drodzy, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A z kielichów, pięknie, czyli miłość, stabilizacja, bezpieczeństwo, otwarcie swojego serduszka, nowe kreatywne pomysły. A z kielichów, tak, nowe kreatywne pomysły zdecydowanie wśród znajomych plus wśród bliskich, ale może być tak, kochani, że mam wrażenie troszeczkę, że tutaj mogło dojść do jakiejś scysji, kłótni z kimś szczególnym dla Was i przez jakiś czas, nie wiem, mieliście takiego foszka, bądź ta osoba miała foszka, wiecie jak jest, czasem tak bywa w życiu i w tym momencie otwieracie swoje serca na siebie po raz kolejny, ponownie, tak? Chcecie spróbować jeszcze raz od nowa, będą przeprosiny, będzie ten upust uczuć, wyznań i ponowna taka akceptacja, tak? Zobaczmy tego asa kielichów, sobie dołożę jedną kartę. No, wybieracie drogę miłości, tak? Czy to są relacje starsze, czy nowe? Kochani, to będzie bardzo, bardzo uczuciowy tydzień i bardzo korzystny dla Was tydzień, mam wrażenie. Oj, tak. No właśnie, kochani, trójka pentakli.
No i szóstka pentakli na spodzie. Kochani, tu jest współpraca. Więc mówię, jeżeli macie taką osobę w swoim otoczeniu, gdzieś tam troszeczkę te wasze, ta wasza znajomość, te wasze relacje troszeczkę się tak, wiecie, pogmatwały i gdzieś tam pozamykaliście się uczuciowo na siebie, kochani, to w tym tygodniu mam wrażenie, że dojdzie do komunikacji, dojdzie do wyrównania tej energii. Tak, zdecydowanie. Być może ta osoba pierwsza się odezwie, bądź wy, tak, bo to jest też wasza energia, rycerz mieczy. Bądź wy tutaj stwierdzicie, że czas przeprosić, albo czas się odezwać, czas wyciągnąć właśnie tą dłoń do tej osoby na zgodę, tak? No i kochani, współpraca zacznie kwitnąć, mówię, to serduszko zostanie otwarte, będzie dużo wspomnień, dużo takich przyjemności, dużo miłych rozmów, spotkań z tą osobą, więc kochani, pogodzenie na horyzoncie z kim na przykład dłuższy czas już nie macie kontaktu, tak? Albo z kim tam się troszeczkę pokłóciliście. Dobra, zobaczmy pracę i finanse. No kochani, królowa pentakli, pięknie. Naprawdę, o finanse też nie macie co się martwić, ponieważ widzę, że układają się bardzo dobrze. Jest satysfakcja finansowa, jest jakiś sukces. Jeżeli prowadzicie własną działalność, to on się pięknie rozwija. Jeżeli macie tu w planach wprowadzenie czegoś, kochani, jak najbardziej idźcie tą drogą, ponieważ no, tu będzie stabilnie, tu będzie Wam po prostu dobrze. Dla niektórych z Was może się szykować jakiś awans, docenienie przez szefa, jakaś podwyżka. No jedno jest pewne, będziecie czuć się dopieszczeni na pieniążki, nie będziecie, kochani, narzekać. No będzie bardzo dobrze. No co Wam mogę powiedzieć? Będzie naprawdę bardzo dobrze. Zobaczmy tą królową pentakli. Głupiec. No kochani, jakiś nowy etap. Mówię, dla niektórych z Was to będzie podwyżka, to znaczy podwyżka, zmiana pracy, bądź jakiś awans, gdzie będziecie musieli wykazać się nowymi zdolnościami. Obronić swoją pozycję, nie dać sobie wejść na głowę, także to może być jakieś stanowisko, kochani, kierownicze. No może to powodować taki mętlik w głowie u Was, taki na zasadzie, czy dam radę, czy podołam, czy jestem odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku, tak? Czy zachowam tą stabilizację, ten spokój w trudnych sytuacjach, czy uda mi się po prostu zachować tą integralność i pewne granice, tak? Kochani, uda Wam się, naprawdę uda Wam się pięknie. Mamy tutaj tą piękną ósemkę pentakli, czyli mówię, właściwy człowiek na właściwym stanowisku, cały czas się doszkalacie, cały czas się rozwijacie, dbacie o siebie, dbacie o swój komfort, podążacie w kierunku spełnienia małymi kroczkami, więc tutaj też się nie śpieszcie. Wiadomo, że jeśli jesteście nową osobą na jakimś danym stanowisku, bądź coś zaczynacie coś nowego w swoim życiu, no to nie od razu musicie idealni być, tak? Możecie popełniać jakieś błędy, możecie pytać o rady, możecie prosić o wsparcie, tak? To jest wszystko, żeby się rozwijać. Więc, kochani, nie bójcie się być otwartym właśnie tutaj na pomoc, tak jak królowa pentakli. Ona jest królową, czyli siedzi na tronie, ma swoje zabezpieczenie finansowe, ale jednocześnie jest też otwarta na pomoc innych, jest otwarta na wsparcie i na propozycje innych, także też tak bądźcie, nie ogradzajcie się, tak? Pozwólcie sobie pomóc, ale jednocześnie trzymajcie silne granice. Także kochani, jakiś nowy początek przed Wami, niczym się nie martwcie, naprawdę będzie się dobrze rozwijać, to będzie dobre i dla Waszego rozwoju takiego wewnętrznego, rozwoju Waszych kwalifikacji, ale również rozwoju, że tak powiem, finansowego, tego pieniążkowego. Naprawdę będzie dobrze. Rada. Siódemka buław. No właśnie, kochani, trzymajcie się swoich racji, trzymajcie się swojej opinii, podążajcie za swoim głosem wewnętrznym, za tą czakrą splotu słonecznego, tak? Tutaj akurat tak pięknie promieniuje, czyli czy za swoją kreatywnością, za swoją pasją, za swoją taką integralnością. Nie dajcie innym sobą manipulować, nie dajcie innym sobie wejść na głowę, tak? Trzymajcie pewne granice i zachowajcie po prostu spokój, cierpliwość, równowagę. No i podążajcie tą drogą miłości, to jest też, kurczę, chyba najważniejsze w życiu, jakby nie patrzeć. Dobra, to co? Zwierzaczek na koniec, zobaczmy. Co tam u Was za zwierzaczek wejdzie? Co tutaj wyjdzie za zwierzaczek? Deer, czyli jeleń, to właściwie łania nam wyszła.
Bring a gentle touch, czyli wprowadź taki delikatny dotyk do swojego życia, czyli więcej delikatności, więcej optymizmu, więcej łagodności. Właśnie to wybieraj tą drogę miłości, tak? Bądź łagodny dla siebie, łagodny dla innych, bądź opiekuńczy w stosunku do siebie, w stosunku do innych, tak? Ufaj, ale jednocześnie pilnuj swoich granic, tak? Co mamy na spodzie? No właśnie, mamy tego pięknego walenia. Trust the great mystery, czyli zaufaj wielkiemu misterium, wielkiej tajemnicy. Nie zawsze wiemy, jaka będzie przyszłość. Oczywiście, że nie. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaka będzie przyszłość. I to jest chyba piękne, że czasami życie nas zaskakuje w tak fantastyczny sposób i jest o wiele lepsze niż to, co sobie wymyśliliśmy, czy gdzieś tam mieliśmy w naszych marzeniach. To jest ta piękna tajemnica wszechświata. Dobra, dziękuję Wam, kochani. No i co, jeśli macie jakieś pytania, to wybierzcie sobie odpowiedź 1, odpowiedź 2, odpowiedź 3. Ja już losuję Wam te odpowiedzi, kochani. I na tym zakończymy nasze czytanie tygodniowe. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Ok, to co? Odpowiedź numer 1 brzmi... Mało prawdopodobne. Okej. Odpowiedź numer 2 brzmi... Jesteś gotów. I odpowiedź numer 3 brzmi... W przeciągu kilku miesięcy. Dobra, to by było na tyle, moje drogie wodniki. Życzę Wam powodzenia, samych sukcesów i do zobaczenia za niedługo. Buziaki, pa pa.